Jest ze mną Karol Ścibor, menadżer Crispy Bagels. Karol, wielki sprawdzian. Po raz pierwszy widzicie się z drużyną, która ma taki sam bilans jak wy, czyli bez żadnej porażki. Powiedz mi, co musicie zrobić, żeby wygrać ten mecz finałowy? Cześć wszystkim przede wszystkim. No słuchajcie, co możemy zrobić, żeby wygrać ten mecz finałowy? To jest dobre pytanie. Do tej pory w Lidze NBA dosyć łatwo nam szło. Przyznać trzeba szczerze, że wygrywaliśmy sporą różnicą punktów. Jedynie to mecz tak naprawdę półfinałowy, troszeczkę do połowy nas trzymał w punkt za punkt. No a ekipa Golden Treasures bilans 9-0, tak jak my, więc musimy pokazać się z najlepszej strony i przede wszystkim nasze gwiazdy, czyli Nikoś, Krzosik, muszą tutaj pokazać klasę i dzisiaj nie dać plamy, no bo nie ukrywam, że ostatnio ta forma się u nich waha i to rzutuje mocno na nasz wynik, nie? Rozumiem. Wiesz co, musiałem sobie sprawdzić wasze statystyki obrót drużyn przed meczem i zdecydowanie w większości kategorii miażdżycie, chociaż są pewne kategorie, w których Golden Treasures mają przewagę. Czy mógłbyś zgadnąć na przykład, albo może się przygotowałeś i jesteś w stanie nam powiedzieć, w jakich kategoriach oni mogą mieć przewagę? Powiem tak, nie przygotowywałem się, ale będę stawiał, że to mogą być zbiórki ofensywne przede wszystkim. Możliwe, że skuteczność za jeden. I tyle. Powiem ci, że w zbiórkach w obronie mają lekką przewagę, ale ogólnie w zbiórkach wszystkich prowadzicie. A właśnie o dziwo, skuteczność za trzy i skuteczność rzutów wolnych jest praktycznie taka sama między wami. Oczywiście wy zdobyliście o wiele więcej punktów, także myślicie, że musicie postawić na dwa razy mocniejszą obronę, czy dwa razy lepszy atak ze strony Bagley? Powiem tak, zdradzę się, bo już w sumie nie ma nic do ukrycia, ale mamy specjalną obronę przygotowaną przez naszego stratega, taktyka Ludiego. Jest to obrona, którą już raz wypróbowaliśmy, zadziałała bardzo fajnie i dzisiaj spróbujemy to powtórzyć, oby z takim samym skutkiem. Okej, nie mogę się doczekać i no cóż, powodzenia w wielkim finale. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Dzięki.